Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 98 odcinku w serii Surviving Mars na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy rozbierać tutaj ten oddzielacz wilgoci. Chwila, ja tu mam jakieś prefabrykaty. Doskonale, ja tutaj mam jeszcze jeden oddzielacz wilgoci, więc rozbieramy ten oddzielacz. Odzyskujemy ten kawałek rury. Doskonale. Teraz wybieramy sobie oddzielacz wilgoci. Budujemy go tutaj. I tu przygotujemy się zaraz do budowy kopuły Agrika 3, która sprawi, że będziemy mieli jeszcze więcej jedzenia na naszej planecie. Doskonale. To mnie oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Musimy też tutaj popatrzeć, jakby tutaj rozciąć kable jakoś sensownie. Dobra, upgrade tych dwóch rzeczy. I teraz jest tutaj mega kopuła i teraz musimy się chwilkę zastanowić. Obróćmy ją po pierwsze w ten sposób, czy teraz jest dobrze. Tutaj to będzie wejście do części z wodą. Tutaj będzie wejście też do części z wodą. Tutaj zostawimy wejście. Tak. Tak będzie ok. A więc wyznaczamy tutaj kopułę i to jest Agrika 3. Nowa kopuła, której zadaniem będzie dostarczanie jedzenia. Przesuńmy trochę naszą dronówkę. Jak widzimy, prace idą teraz cały czas, trwają cały czas gdzieś tutaj jakieś prace budowlane, cały czas się rozwijamy. Agrika 3 sprawi, że będziemy mieli jeszcze więcej jedzenia w naszej kopule oraz pozwoli ona na połączenie takie bardziej stabilne, a nie tylko przez Habitat 3, przyszłej kopuły imienia Einsteina, która znajdzie się tutaj, w tym miejscu i będzie drugim hubem naukowym dla naszej kolonii. Więc, no jak widzimy, plany są wielkie, plany są naprawdę wielkie, plany są ambitne. Ale to dobrze, bo bez ambitnych planów ludzkość nigdzie by nie doszła. Stalibyśmy ciągle w miejscu, jak niektóre państwa. Nowa anomalia, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Bo to jest anomalia, która daje nam punkty badań. Oj, tu kolejna anomalia taka tego typu nam wpadła. Ekstra! Bo to są te anomalie, które dają punkty badań do obecnych technologii. A jak to będziemy mieli? No to mamy zaawansowaną technikę rakietową. A zaawansowana technika rakietowa z kolei pozwala nam budować rakiety na Marsie, dzięki czemu będziemy mogli ich wystrzeliwać jeszcze więcej, a może nawet będziemy mogli ruszyć na jakieś tutaj misje na Marsie, które widzicie sobie tutaj. Może coś tu będzie można zrobić. To może być ciekawe. Zobaczymy, co tutaj będzie. Będziemy wysyłać oczywiście ludzi na takie misje, ponieważ Mars to nasz dom i musimy dokładnie wiedzieć, co tutaj na nim jest dla nas. Rozpoczynamy też intensywny handel z Ziemią, jak widzicie. Będziemy sprowadzać polimery, ponieważ gigantyczne tempo rozwoju Marsa, bardzo szybkie tempo rozwoju Marsa sprawia, że nasza lokalna produkcja może nie dawać sobie rady z ogromnym zapotrzebowaniem, jakie mamy na polimery. W związku z tym wesprzemy gospodarkę Ziemi, importując od nich wszystkie polimery, jakie oni tylko będą w stanie wyprodukować.
Im to oczywiście pomoże w rozwoju ich gospodarki, w zażegnaniu zapewne kolejnych problemów, które Ziemia jak zawsze ma z ekonomią, ponieważ przyjęli oni swój standardowy, kapitalistyczny model, który sprawia, że tylko poprzez coraz większą konsumpcję są w stanie się rozwijać, a nie poprzez coraz większą produkcję. Na Ziemi bowiem twierdzą, że o tym, jak rozwinięte jest państwo, świadczy wskaźnik PKB. Panam, czy mogłabyś mi proszę przestać przeszkadzać? Dziękuję bardzo. Na Ziemi twierdzą bowiem, że o tym, jak rozwinięte są ich państwa, co jest jeszcze reliktem przeszłości, świadczy wskaźnik PKB. My natomiast na Marsie twierdzimy, że to nie coś takiego jak PKB, czyli wskaźnik tego, ile są w stanie konsumować, świadczy o rozwoju, ale wskaźnik tego, ile surowców jesteśmy w stanie wyprodukować i jak wielu ludziom jesteśmy w stanie dzięki zrównoważonemu rozwojowi zapewnić dobrobyt. My na Marsie uważamy, że to nie konsumpcja jest wyznacznikiem rozwoju, a wskaźnik produkcji jest wyznacznikiem rozwoju. Dlatego ciągle uważamy, że mimo tego, że Mars jest rozwiniętą kolonią, to ciągle nie jesteśmy jeszcze tak silni gospodarczo jak Ziemia, która nadal produkuje więcej i dlatego nadal uważamy się za młodsze rodzeństwo Ziemi. Młodsze, ale nie gorsze. Młodsze, ale nie zależne. Tym samym ogłaszamy też, że Mars jest niezależną placówką, ale oczywiście pozostaje sojusznikiem Ziemi we wszystkich działaniach. Dobra. Przemówienie jak co odcinek było. Oświadczenie dla mediów było. Radio Mars będzie miało co komentować i do czego się odwoływać, za co jestem Radiu Mars bardzo wdzięczny, ponieważ pokazuje ono całej zjednoczonej ludzkości, że Mars żyje i Mars rozwija się nie tylko technologicznie, ale także kulturowo i cywilizacyjnie. Mamy też tutaj na Marsie nadzieję, że w przyszłości, kiedy ludzkość rozpocznie ekspansję poza Marsa i poza Ziemię, Radio Mars również będzie z nami. No a my na razie tutaj budujemy, bo no co mamy innego robić? Tutaj widzę, że ho, 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 dwie anomalie nam się pojawiły bardzo ładnie, to są takie fajne anomalie. To są te anomalie, które ja lubię najbardziej. Jakby tak jeszcze tam tych dwóch kolonistów raczyło wymrzeć w tej kolonii, to też bym się bardzo cieszył. Gdyby tych dwóch ziomeczków tutaj wymarło, to można by rozebrać tą całą rurę i to wszystko. Nowe anomalie. Jeszcze jakaś anomalia? Jeszcze taka przyspieszająca badania. No fantastycznie! Fantastycznie! Jak ja się mam nie cieszyć? Takie deszcze meteorytów to ja lubię. Daleko, dające anomalie. Okej, jedziemy dalej. Jak tam nasza budowa? No, trwa. To fajnie, to mi się podoba. Tutaj widzę, że wszystkie polimery już dostarczono, więc niech tutaj jedzie sobie nasza ciężarówka teraz. A jak tam moje drony? Czy są wybudowane? Nie, jeszcze 14 dronów muszą wyprodukować, żeby móc je tutaj wypuścić. Strasznie dużo. To jest ogromna liczba, muszę przyznać. Potem tutaj rozpoczniemy kolejną
produkcję 44 dronów dla tego gniazda. Tutaj będzie potem trzeba zwiększyć zasięg działania tych dronów. No, ale to w momencie, kiedy tutaj będzie ich już 50, to wtedy zwiększymy ich zasięg działania. Ile? 48% przelotu. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Jak tutaj... No, ekstraktorów jeszcze nie ulepszyły drony i to niestety jest przykre i słabe i B, i to mi się nie podoba. To mi się niestety nie podoba. O, ale tutaj... Dobra, wystartowali. Co tu się dzieje z tą wodą? Halo? Wygląda na to, że wszystkie największe złoża wody już wyczerpałem. Trzeba będzie w tej kwestii również coś zrobić. Widzę, że tutaj drony w miarę sprawnie naprawiają te wszystkie budynki. To fajnie, to mi się podoba. A jak tutaj kwestia... Wow, co tu się pojawiło? Chwila, moment. Mamy 99% kolejnych badań! Doskonale! Doskonale, jakże mnie to cieszy. No i mamy to, mamy zaawansowaną technikę rakietową. Research complete. Ekstra! Ciśniemy dalej. Jaka by teraz zatem technologia? Niech będzie to... Niech będzie kreowanie rzeczywistości, to jest, daje nam pracownię VR. Fajna rzecz. A nam zaczął badać się MarsNet, czyli tutaj... Nasza marsjańska wersja internetu, dzięki której będziemy w stanie budować nowy budynek iglicowy, który jeszcze bardziej boostnie nam tempo badań. Doskonale! Bardzo mnie to cieszy. No tutaj widzę, że drony powoli dowożą surowce do budowy. To też mnie bardzo cieszy. Mnie ogólnie cieszy tutaj wiele rzeczy. Tutaj widzę, że tutaj... Trzeba będzie to przerobić. Trzeba będzie rozciąć tutaj ten kabel. Tak. Teraz bierzemy odzyskiwanie i przecinamy kabel tutaj i tutaj. Meteor incoming. Meteoryt? Uciekaj! Uciekaj!
Dobra. Możesz wrócić do skanowania anomalii. My natomiast tutaj musimy popatrzeć, bo tutaj można przerobić to trochę. Można rozebrać rurę, więc zróbmy to. O tak. Cała tutaj ta długa, skomplikowana rura może zostać rozebrana teraz, ponieważ spełniła ona już swoje zadanie i nie jest nam już więcej potrzebna tutaj, do szczęścia. Niech więc znika. Tutaj za niedługo też będzie można rozebrać tą rurę. Gdy wybudujemy tutaj tą kopułę, to tu będzie można się podłączyć. Dzięki temu nie trzeba będzie tutaj też tego całego slalomu wielkiego przeprowadzać. Tutaj też mamy kawałek, który można rozebrać. O, tak. Jak tutaj? Jeszcze dwóch. Parci, nie chcą umrzeć. Dobra, tam już ponad połowa badań, przynajmniej tej anomalii, przeszła. Tu jeszcze polimery trzeba dowieść i mnóstwo metalu, ale polimery właśnie lądują. Więc spoko, luz. Zaraz też będziemy tutaj łączyć to wszystko. Jak tylko zbudują mi tą kopułę, no to zaraz oczywiście podłączamy ją do całego naszego, do całej naszej infrastruktury. Tutaj trzeba zrobić kabel. Tu można go rozciąć teraz, co za tym idzie. Dobra. Rakieta powinna, o właśnie, wylądować. Zbadaliśmy kolejną anomalię. Weźmy go tutaj i podjedźmy tutaj, może go oczyści. Może te oczyszczarki oczyszczą mi też tego łazika, bo no, Matko Boska, zobaczcie sobie, jak on wygląda. On wiezie na sobie cały pył chyba z całego Marsa. Dobra, jeszcze chyba tylko jeden tu jest. Tak, jeszcze tylko jeden, dzięki Bogu. Czyli kopuła jest prawie opróżniona. Dobra, zabierajmy stąd wszystko, co się da. A właśnie, a ja mogę przecież zbudować rakietę. No to budujmy. Widzicie, w ten sposób bierzemy po prostu rakietę, zaznaczamy i możemy sobie budować rakiety. Podjedźmy tutaj, żeby dronom się wygodnie ładowało surowiec z ciężarówki na plac budowy. No i niech rozpoczną mi tutaj budowę. Nie ma co czekać. Tu są jeszcze trzy stirlingi, które jednakowoż chcę, żeby zniknęły. Zamiast tych trzech stirlingów tam, ja sobie mogę zacząć
powoli budować stirlingi tutaj. Tutaj mogę też rozebrać te dwa kable, przynajmniej częściowo. W ich miejsce tutaj dać dwie oczyszczarki. I pociągnąć ten kabel tutaj jeszcze raz teraz mogę. O tak, w ten sposób. O. I niech sobie drony to tam teraz ogarniają. Jak tam z prądem? Ło! Nasze baterie są prawie pełne. Doskonale. Ciężarówka widzę, że też dojechała. Marsnet w 30% już zbadany. Fajna sprawa. No dobra, drony, no to co? Budujcie tą kopułę, wrzucajcie polimery do budowy tej zacnej kopuły. Meteor incoming. Meteoryt? Raczej go strącimy. Dokładnie tak. Jak to tu wygląda? O, tutaj jest, prawie wszystko jest zupgrade'owane już. Bardzo fajnie. I tutaj będziemy potrzebowali tutaj wrzucić kolejny oddzielacz wilgoci. Trzeba go będzie przenieść. Tutaj mamy po 3. Tutaj mamy, tutaj jest ok. No, wygląda to spoko. Wygląda to na tyle dobrze, że myślę, że będzie można za niedługo myśleć nad... Myślę, że będzie można myśleć, tak, dokładnie, masło maślane, nad kolejnym tutaj polem takim, tylko tym razem będzie ono tutaj i to będzie pole do produkcji tlenu, w którym jednak będą znowu 4 oddzielacze wilgoci, każdy produkujący po... łącznie produkujące 14 wody. Dzięki temu pozbędziemy się tutaj całej tej wielkiej rury i zależności od tych dwóch złóż tutaj. Przynajmniej na pewno od tego złoża pozbędę się zależności w momencie, kiedy to złoże się wyczerpie. Trzeba będzie też jakoś nadrobić tam potem jeszcze tamtą jedną miejscówkę. Ale to gdzieś jeszcze wepchniemy parę oddzielaczy wilgoci. Tak, aby cała produkcja odbywała się tutaj, wewnątrz kolonii. A i tutaj widzę, że jednak chyba te oddzielacze, te oczyszczarki nic nie dadzą. Jak tam? No, jeszcze metal będzie też potrzebny, widzę. Na pewno dużo metalu będziemy potrzebować. Na szczęście kopalnia Moho pracuje non-stop. Ona tutaj ciśnie cały czas na pełnych obrotach. To bardzo dobrze, to mnie bardzo cieszy, bardzo mi się to podoba. Szczególnie, że już chyba w następnym odcinku będziemy mogli coś tutaj zacząć powoli działać, jeśli chodzi o... budowę. Naszej kopuły dalej. Na razie utniemy tutaj kabel. Dzięki temu tu będzie można zaraz połączenie zrobić i zamkniemy kolejną część naszej kolonii przejściem. Jak widzicie, cała kolonia jest ograniczona właśnie przejściem i jedynie tutaj przez tego typu właśnie wejścia można się dostać do miasta. Sprawia to, że nasza kolonia jest taka trochę ufortyfikowana, ale wyobraźcie sobie, gdyby teraz za 1000 lat na Marsie powstało, za 1000 albo, no powiedzmy, za 1000 lat na Marsie powstałoby jakieś inteligentne życie. Wyobraźcie sobie, że oni tak przychodzą
i patrzą, o, co tu musiało być? Tu jakiś marsjański Daniken, on by tutaj pisał, że to zbudowali z innej planety kosmici, że przybysze z gwiazd tutaj mieszkali i tak dalej, i tak dalej. No ja jestem tego pewien, jakiś marsjański Daniken na pewno by się znalazł. Dobra, przyjrzyjmy się, jak tutaj wygląda kwestia upgrade'u. Oj, jeszcze nie jest wszystko zupgrade'owane. Dobra, pojąłem to. Czyli tu jeszcze nie ma co wyznaczać kolejnego miejsca na rozwój naszej kolonii, skoro jeszcze pierwszego miejsca nie zupgrade'owały drony. Okej, pojąłem. Załadujcie zatem... O, jednak go oczyściło. Subcio. Załadujcie znowu polimery, tak żeby jeszcze więcej ich tutaj mogło przyjechać. Żeby jeszcze szybciej budować naszą kopułę rolniczą Agrika 3. To będzie odpowiednik tutaj Agriki 1. Będzie jej lustrzane odbicie, tak prawdę mówiąc. Jak wygląda tutaj kwestia strażników? Kurczę, jeszcze nikogo nie wykształciłem. Kiepsko, a potrzebuje 58 tych strażników. Lekarzy potrzebuje 15, no i 27 naukowców. Jak tam wygląda kształcenie moich naukowców? No, zaraz kolejny naukowiec powinien być dostępny. To spoko. Widać, że wszystkie... już mam... Boże, już mam 5700... tego, jak to się nazywa. Punktów badań. Ekstra. A jeszcze mogę o 10% zwiększyć, czyli prawie do 6000 będzie można podnieść ilość generowanych punktów badań, jeżeli będę miał... więcej tych naukowców, tylko... A, dobra, tu jeszcze mam wolny dom dla 14, więc spoko. Ilu wcisnę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa... 23, 24, 25, 26, 27, 28. Rany boskie, nie mam tyle miejsca na tych naukowców, żeby ich tutaj aż tylu pomieścić. Ilu ja bym ich potrzebował. Za mało robotników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Rozumiem, ja tutaj przyjmuję już po prostu wszystkich jak leci, bo... O, tutaj można włączyć jeszcze jedną zmianę. Bo rozumiem po prostu, że mam po prostu nadmiar niektórych zawodów. Dobra, polimery przyjechały. Dawać je tu. Tutaj ten jeden drań nie chce umrzeć. Niedotlenienie, odwodnienie, a on ćwiczy! Skubaniec! No kto by pomyślał, że będzie taki odporny, co nie? A dlaczego ja tutaj zbudowałem dwa place ćwiczeń?
bo jestem debilem. Natychmiast postawić tutaj kompleks mieszkalny. Przecież tutaj musi stanąć kompleks mieszkalny, żeby miał kto w Marsnecie pracować. Rozmontujcie to. Masakra, jak mogło do tego dojść? Jak do tego doszło, nie wiem. Wiem natomiast, że ten odcinek jest już wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Surviving Marsa, gdzie będziemy kończyć budowę kopuły Agrika 3. Zatrudnimy tam wszystkich naszych botaników, jakich jeszcze mamy. Połączymy ją od razu tutaj z tymi kopułami. Rozpoczniemy tutaj dalsze prace nad tą częścią. Myślę, że dokończymy też produkcję, tak, dokończymy produkcję dronów, które rzucimy wtedy tutaj, żeby sprawnie to działało. No i rozpoczniemy tutaj jakieś wstępne oględziny nad kopułą imienia Einsteina, ponieważ do tego czasu tutaj powinienem już mieć wynaleziony Marsnet, który powinien się już budować i kopuła imienia Hawkinga tym samym będzie już w pełni gotowa, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.